Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 71. Jak stworzyć powtarzający się ciąg liczbowy? I nie chodzi mi o to, żeby sobie taki ciąg stworzyć na początek ręcznie, na przykład tyle i później następnie go kopiować, tylko za pomocą formuły. Wykorzystamy do tego przede wszystkim funkcję wiersz. Jeśli nie wpiszemy do niej żadnego argumentu, czyli zostawimy ją tak, to będzie zwracać numer wiersza, w którym aktualnie jest. I tu można ładnie uzyskać taki ciąg. Ale ponieważ nie zawsze ten ciąg będziemy chcieli zacząć od komórki z pierwszego wiersza, więc tu sobie odejmiemy jeszcze numer wiersza, tak? Z komórki w naszej sytuacji będzie A1, tylko musimy ją zablokować bezwzględnie, żeby się nie ruszało. I teraz te wartości będą troszeczkę inne, tak, bo będą się zaczynać od zera, ale nas przede wszystkim interesuje to, że ten ciąg musi się powtarzać. I załóżmy, że on ma mieć długość 10. Więc możemy wykorzystać do tego funkcję mod. Czyli to jest nasza liczba, a naszym dzielnikiem będzie ta wartość. I teraz będą wartości powtarzające się. Jeśli ja sobie to skopiuję dalej, jeszcze przeciągnę dalej, to widać, że te wartości się powtarzają. Jeśli bym chciał mieć ciąg od jedynki konkretnie do dziesiątki, to wystarczyłoby dodać jedynkę na sam koniec za funkcją mod i mamy powtarzający się ciąg. Jeśli tutaj sobie wstawię wartość 100, to ten ciąg odpowiednio tutaj długo się przestawia, aż przy wartości 100 zaczyna się od początku. Ten ciąg, ta formuła ma tylko jedną poważną wadę, że jeśli ją sobie skopiuję, Ctrl V, to ona w tym momencie ciągle tu odwołuje się do komórki A1, więc zaczyna się z tego samego miejsca. Więc jest mało przenośne. Za każdym razem by trzeba zmienić to pierwsze odwołanie, żeby ono było tutaj zablokowane na stałe i wtedy może być zaczynać się z dowolnego miejsca, tak? Bo ono musi być zablokowane, żeby tu już dalej była większa wartość. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to, subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.